Cześć, witam was na kanale Typowy Futbol. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, tak aby Was nie ominęły kolejne typerskie materiały. Proszę Was również o zostawienie kciuka w górę. Dla was to dosłownie sekundami to bardzo pomoże. Szybko o promocji i przechodzimy do dzisiejszych kuponów. Rejestrując się w Betfan używając kodu typowy Futbol, doładowując konta za 50 zł, otrzymasz 50 i 10 zł freebetu do dowolnego wykorzystania, szczegóły w przypiętym komentarzu. Oferta ta jest naprawdę dobra, bo na przykład wpłacając sobie 50 zł, na start macie już 110 zł na typowanie. Korzystajcie z niej, póki możecie, bo nie wiem, jak długo ona będzie trwać. Aczkolwiek na Mistrzostwa Europy macie ją jak znalazł. Ja już nie przedłużam i zapraszam Was na dzisiejsze typy. A więc tak, na dzisiaj przygotowałem dla Was kolejny kupon. Tym razem jednak dzisiejszy materiał muszę zacząć od kolejnej pochwały. Ostatni kupon znowu nam siadł i naprawdę mamy dobrą passę wygranych. W ostatnim materiale graliśmy za 1000 zł, a wygraliśmy aż 2690 zł. Kupon składał się z aż trzech zdarzeń. Dzisiaj przychodzę do Was z dublem, jednak ten kupon będzie bardziej ryzykowny. W pierwszym zdarzeniu typuję, że obie drużyny strzelą bramki w meczu Belgii z Portugalią. Kurs na to zdarzenie to 1,88. Osiem. Zarówno jedna reprezentacja jak i druga to naprawdę klasowe zespoły. Dla przykładu ostatni mecz Portugalii z Francją skończył się wynikiem 2-2. W mojej opinii patrząc na to jak silnie ofensywne są te ekipy po prostu muszą paść tutaj bramki dla obu drużyn. Ani jedna ani druga ekipa to po prostu nie jest wyraźny faworyt. Moim zdaniem po prostu muszą tutaj paść gole dla obu tych drużyn. W drugim zdarzeniu typuje gol Memphis'a Depaya w pojedynku z Czechami. Kurs na to zdarzenie to 2.31. Dlaczego typuje tutaj takie zdarzenie? Jeżeli popatrzymy sobie na statystyki, to w ostatnich trzech meczach na euro Memphis Depay strzelił gole w dwóch spotkaniach. Dodatkowo wykonuje on rzuty karne w ekipie Holandii, Także w mojej opinii tutaj szanse są na to naprawdę spore. Jeżeli chcielibyście sobie typować inne zdarzenia, to można, aczkolwiek są na to kiepskie kursy. W mojej opinii jednak, bramka Memphisa Depay'a jest tutaj naprawdę mocno prawdopodobna. Dlatego też ja dzisiaj zdecydowałem się właśnie na taki typ. Kurs całkowity na naszym kuponie to 4,34. Ja gram dzisiaj za 550 zł, a do wygrania mam 2101 zł. Także naprawdę jest o co grać. Miejmy nadzieję, że szczęście po raz kolejny nam dopisze. No i standardowo w filmie mam dla was konkurs. Wytypuj dokładny. Wynik spotkania oraz minutę pierwszej bramki w meczu Belgii z Portugalią. Osoba, która będzie najbliżej, wygrywa 30 zł na typowanie w Betfan. Oczywiście komentarze edytowane nie będą tutaj brane pod uwagę. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zostawiona łapka w górę pod tym filmem, dołączenie do naszej grupy typowy futbol na Facebooku oraz subskrypcja naszego kanału YouTube. W dzisiejszym odcinku to już wszystko ode mnie. Jeżeli się Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Zapraszam Was do naszej grupy na Facebooku, bo tam również codziennie publikujemy nasze przewidywania. Proszę Was również. Jeszcze raz o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych odcinkach. Cześć!